Łukasz Kościeniak, witam Państwa bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Dami się ze mną w studiu jest pan Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, rozpoczniemy dzisiejszą rozmowę w takim nawiązaniu do wczorajszej porannej rozmowy z wiceprezydentem Jerzym Zawodnikiem, bo tam padło takich kilka zarzutów pod pana adresem. Między innymi prezydent mówił o tym, że był pomysł stworzenia wspólnego SOR-u przez obydwa szpitale. Marszałek z prezydentem się porozumieli. Pan powiedział, że jeżeli to porozumienie będzie, no to raczej nie powinno być problemu z uzyskaniem zgody, no i tej zgody nie ma. Co się w takim razie się stało w tej sprawie? Panie redaktorze, powiedział pan raczej i myślę, że to jest słowo klucz, bo na tej sesji w 2019 roku, o której była mowa, gdzie dyskutowana była właśnie kwestia tych dyżurów naprzemiennych w dwóch radomskich szpitalach, przedstawiłem stan prawny, jak wygląda sytuacja, co trzeba spełnić, żeby taki wniosek do wojewody mógł wpłynąć. No i powiedziałem o tym, że jeżeli taki wniosek wpłynie, to wojewoda będzie ten wniosek rozpatrywał, a na tamtą chwilę takiego wniosku nie było, więc nie powiedziałem tego, że jeżeli wpłynie wniosek do wojewody, to wojewoda wyrazi zgodę. No tym bardziej, że do wyrażenia takiej zgody potrzebna jest jeszcze pozytywna opinia Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też naszych wojewódzkich konsultantów medycznych, w zależności od tego, jakich oddziałów takie czasowe naprzemienne dyżury miałyby dotyczyć. Czyli, czego zabrakło w takim więc razie? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o te przepisy, które umożliwiają wprowadzenie takich dyżurów naprzemiennych, one nie dotyczą SOR-u. One nie dotyczą SOR-u, więc nie jest prawdą, że w momencie, kiedy dwa szpitale się porozumieją, to na SOR-ze jako oddziale szpitalnym można wprowadzić dyżury naprzemienne. Przepisy prawa to wprost wykluczają. Nie można też takich dyżurów naprzemiennych wprowadzić na oddziałach szpitalnych, które są niezbędne do tego, żeby SOR funkcjonował. To są cztery takie wydziały, oddziały szpitalne, na pewno pediatria, na pewno oddział wewnętrzny, chirurgia, ortopedia. Więc na tych oddziałach po prostu z mocy przepisów wprowadzania takich dyżurów być nie może. SOR jest częścią systemu państwowego, systemu ratownictwa medycznego, musi działać 24 godziny na dobę. Nie ma tutaj odstępstw. Czyli jeżeli ratujemy życie kogoś, kto tego potrzebuje, karetka ma zawieźć do najbliższego szpitala. Odstępstw nie ma. I taki wniosek do wojewody wpłynął, zresztą niejednokrotnie, bo prezydent ponawia te wnioski. Natomiast nie było tam, były w tych wnioskach jeszcze inne oddziały, bodajże cztery, takie jak kardiologia, jak okulistyka, jak położnictwo i ginekologia. I w tym przypadkach zwróciliśmy się po prostu do naszych wojewódzkich konsultantów o opinię, czy takie dyżury naprzemienne nie pogorszą warunków leczenia. I konsultanci stwierdzili, że byłoby to znaczne pogorszenie warunków leczenia i w niektórych przypadkach wręcz narażenie pacjentów na poważne niebezpieczeństwo. Jedynie okulistyka. Konsultant tutaj wyraził zgodę, więc oba szpitale dostały zgodę na wprowadzenie takich dyżurów naprzemiennych na okulistyce. Więc ja nie wiem, bo słuchałem wypowiedzi pana prezydenta, nie wiem skąd mu się te takie jednoznaczne stanowiska rzekomo wypowiadane z mojej strony znalazły, że ta sesja jest do odsłuchania na stronie internetowej miasta. Pojawił się też zarzut polityczny. Nie wiem, gdzie tu polityka. O czym mówię tutaj, o ratowaniu życia i zdrowia. Nie widzę tutaj żadnej polityki ze strony wojewody. Czyli panie wojewodo, czyli tylko ten jeden oddział może pełnić, tak jak pan powiedział, dyżury, tak? Na przemiennie te szpitale mogą pełnić w tym oddziale, a natomiast reszta na razie to jest pomysł, który niestety trzeba schować. Tak. Trzeba to na razie schować. Jeżeli mówimy o te takie oddziały, jak mówię, no, chociażby położnictwo czy kardiologia. W tych czterech kluczowych dla funkcjonowania SOR-u oddziałach nie jest możliwe wprowadzenie naprzemiennych. NFZ też się w tym zakresie wypowiedział, więc ja tutaj żadnej absolutnie polityki nie widzę. Ratowanie życia jest najważniejsze, a karetka ma zawieźć pacjenta do najbliższego SOR-u. No właśnie, ratowanie życia, co w takim razie z dofinansowaniem na budowę nowego SOR-u przy Radomskim Szpitalu Specjalistycznym? No już niejednokrotnie też się wypowiadałem na ten temat. Pan prezydent złożył wniosek o rezerwę budżetu państwa na zrealizowanie w najbliższych latach tej inwestycji, według mnie potrzebnej, bo też miałem okazję przy ostatniej wizycie w szpitalu razem z panem dyrektorem i prezydentem ten SOR oglądać. On faktycznie potrzebuje wielkich zmian i przebudowy z oczywistych rzeczy, z oczywistego powodu jest to
Jest to kosztowne. Ten wniosek został przez wojewodę mazowieckiego pozytywnie zaopiniowany. Zwróciliśmy się do ministra finansów za pośrednictwem ministra funduszy i polityki regionalnej o wsparcie tego projektu, bo zdaniem wojewody moim również ta przebudowa jest konieczna. A kiedy konkrety, panie wojewodo? No konkrety, no trudno powiedzieć, no to już nie zależy od wojewody, tak jak mówię. No, to perspektywa miesięcy, lat? Trudno powiedzieć, tutaj nie jest pan minister jakoś związany. No mam nadzieję, że ta odpowiedź niebawem przyjdzie, no bo to też zapewne miasto na to czeka i od tego też uzależnia pewne... No wszyscy chyba czekamy. Pewne ruchy, no wszyscy czekamy. Wojewoda to wspiera, lubuje, jest za tym, żeby te środki do Radomia na SOR trafiły, natomiast no, to już będzie zależało od możliwości finansowych budżetu państwa. Jest to rezerwa, jak każda rezerwa, no, to nie jest rezerwa z gumy, a 35 milionów złotych jest to jednak znaczna kwota, no ale mam nadzieję, że wspólnie jakoś uda się te środki wywalczyć. Wszyscy liczymy na to, że te środki trafią jak najszybciej do Radomia i będzie można oby inwestycje. Oby tak było realizować. Przy ostatniej wizycie, o której mówiłem, też rozmawiałem z panem prezydentem, żeby może osobiście wybrał się do ministra i też przedstawił ten projekt i trochę zalobował. No wydaje się, że gospodarz miasta również powinien jeździć do Warszawy i po ministerstwach też zabiegać o te środki dla miasta. Nie wiem, czy taka wizyta miała miejsce. Panie prezydencie, pojawiły wojewodo. Panie wojewodo, pojawiły się informacje o odejściu wiceprezydenta Jerzego Zawodnika z Kolegium Prezydenckiego. Wczoraj o to pana prezydenta pytałem. Nie było takiej zdementowania tej informacji. Rzeczywiście pan myśli, że może dojść do tej zmiany i jeżeli dojdzie do tej zmiany, to jest dobry krok? No myślę, że to jest zaskakująca trochę informacja. Pan wiceprezydent Zawodnik nie zdementował jednoznacznie tej informacji, więc można przypuszczać, że coś jednak jest na rzeczy. Jeżeli by taki temat nie istniał, no to zapewne powiedziałby, że no w ogóle nie ma takiej mowy. No tak z politycznego punktu widzenia to jest to trochę dziwne. W roku wyborczym takich ruchów się nie robi. Nie wiem, na czym może polegać problem. No, pan prezydent mówił, że każdy myśli o swojej przyszłości, on również. No nie wiem, no to taka zagadkowa wypowiedź, trudno powiedzieć, co znaczy ta najbliższa przyszłość. No inne stanowisko kierownicze pan prezydent ma objąć, według moich informacji. Aha, no zobaczymy. No, myślę, że o tym będzie sam zainteresowany informował. Ja też nie chciałbym jakoś tam dywagować, bo mogą być różne okoliczności. Nie znam tej sprawy, ale tak jak mówię, trochę zaskakująca informacja. Wydaje mi się, że pan prezydent Zawodnik do tej pory nie miał żadnych jakichś większych problemów. No oczywiście ma trudną działkę, bo rozmawiamy chociażby o służbie zdrowia. Nie jest to temat łatwy i przyjemny, ale nie było jakichś kontrowersji wokół pana wiceprezydenta. Łukasz Podewski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, apeluje o to, żeby w sprawie budowy Radomskiego Centrum Sportu przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Pana zdaniem to jest odpowiedni krok? Potrzeba wejścia tej instytucji tutaj do Radomia, żeby to wszystko sprawdzić? No bo w stanowisku Rady Miejskiej, które przygotował właśnie radny Podewski, czytamy, że no prokuratura, działania prokuratury są zbyt wolne. No prokuratura faktycznie przygląda się tej sprawie i też odnoszę wrażenie, że ten proces się jakby strasznie ślimaczy i ciągnie. Myślę, że każdy taki ruch, który spowoduje, że jakakolwiek instytucja uprawniona do tego, żeby kontrolować samorząd, jego finanse, będzie się tej sprawie przyglądać, to dobrze. No, to bulwersująca historia, gdzie z tych informacji właśnie między innymi, które posiadam od radnych, no, ma to już łącznie hala i stadion kosztować 280 milionów złotych, a pierwotnie, przypomnijmy wszystkim radomianom, było to 110 milionów złotych. Inwestycja kredytowana, więc do tych 280 milionów złotych trzeba jeszcze dodać wieloletnią obsługę długu kredytu. Wyjdzie pewnie ponad 300 milionów złotych. Czyli jednak NIK jest potrzebny? No myślę, że tak. No, NIK powinien to zbadać, może wyciągnąć jakieś wnioski. Według mnie tutaj naprawdę pachnie niegospodarnością, także ze strony
nie tylko samej firmy wykonawczej, ale także odpowiedzialnych od urzędników w mieście. No nie może być tak, panie redaktorze, że inwestycja kosztuje grubo ponad 100% więcej niż było zakładane, a my machniemy rękami czy wzruszymy ramionami, powiemy, nic się nie stało. No to są pieniądze Radomian, przecież będziemy to latami spłacać. No argumentacje władz miejskich pewnie pan zna. No, sprawa z nierzetelnym wykonawcą, no i potem inflacja to spowodowało. No, panie redaktorze, no nierzetelną wykonawcą. Nie było prawdziwej inwentaryzacji po tym pierwszym wykonawcy. No i teraz za to pokutujemy, a inflacja, o ile dobrze pamiętam, nie wynosi 150%, tylko wynosi 17%. Mhm. Panie wojewodo, co w temacie opóźnionego otwarcia odcinka drogi S7? On się faktycznie opóźnił, znaczy jeden z odcinków, bo mówimy tutaj o tej trasie od Okęcia do obwodnicy Grójca. On jest podzielony na 3 odcinki. No każdy, kto podróżuje do Warszawy, no widzi, że ten pierwszy odcinek, znaczy C odcinek od Grójca, tam w stronę Okęcia już dawno jest ukończony. Natomiast no, żeby oddać całość, trzeba było dokończyć wszystkie 3 odcinki. Generalna dyrekcja miała problem z wykonawcą, zmieniła tego wykonawcę. No i wszystko wskazuje na to, z tych informacji, które ja posiadam, że no już na wiosnę, jeszcze przed otwarciem lotniska, czyli powiedzmy przełom marca i kwietnia, ta trasa powinna być oddana do użytku. No, wielka ulga dla wszystkich Radomian i tej części naszego województwa. No, bez wątpienia bardzo ważna trasa też dla właśnie mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy, ale też i dla osób, które będą korzystały z radomskiego lotniska. No to prawda, no ten ruch taki zwykły do pracy i z powrotem na pewno się rozejdzie teraz pomiędzy starą siódemkę a nową siódemkę, więc będzie dużo lżej. No a dla wszystkich tych, którzy chcieliby latać z lotniska, no oczywiście dojazd jest również ważny, każda minuta się liczy. Dużo szybciej warszawiacy dojadą na nasze lotnisko tu w Radomiu. Kończąc właśnie naszą rozmowę, zakończmy ją tematem lotniska. Pojawiły się informacje, że może być pewne opóźnienie, jeżeli chodzi o start. Jak wynika z pana informacji? Czy rzeczywiście ten start, pierwszy lot jest opóźniony? Chodzi tutaj o problemy formalne z uzyskaniem dokumentów. Znaczy, no w tym momencie port lotniczy stara się o certyfikację, czyli no zgodę na prowadzenie działalności lotniczej w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Nie wiem, jak te procedury przebiegają. Z tego, co wiem, no to kwiecień, no pytanie, czy to będzie połowa kwietnia, czy koniec kwietnia. No pod koniec kwietnia były zaplanowane pierwsze loty. Te loty mają być i z moich informacji się tutaj nic nie zmieniło. Czyli pod koniec kwietnia, przepraszam, pierwszy lot na lotnisko i latamy. Artur Standowicz, wicewojewoda mazowiecki, był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie doktorze. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już w poniedziałek.